W mieście o mieście. Już po raz drugi w Krakowie odbyła się konferencja Misja Miasto. W Krakowskim Muzeum Inżynierii Miejskiej spotkali się ludzie odpowiedzialni za różne aspekty funkcjonowania miasta. Od dróg do komunikacji. Przyjechali z całej Polski. Konferencję zorganizował Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 180 tysięcy. Dla miasta gospodarza konferencji jednym z podstawowych problemów jest sprawne przeprowadzenie komunikacji miejskiej przez centrum miasta. To więcej tramwajów i autobusów już nie przyjmie. Dlatego prezydent Tadeusz Trzmiel zapowiada zejście z komunikacją pod ziemię. Rozwiązaniem jest przejście tunelowe pod Starym Miastem jako odcinek i element przyszłego systemu metra. Pierwszy 9-kilometrowy tunel połączy Rondo Grzegórzeckie z kampusem AGH. Kraków dzielił się też swoimi doświadczeniami z porządkowaniem spraw związanych z parkowaniem w centrum miasta. Okazuje się, że słynne słupki to rozwiązanie znane i powszechnie stosowane w Europie Zachodniej. Zarzekano się, że w niemieckich miastach czy austriackich raczej nie spotkamy słupków, bo ta kultura jazdy, parkowania i też przestrzegania przepisów jest wyższa. Niemniej jednak są przykłady zdjęć nawet z Wiednia, gdzie ulica jest cała wysłupkowana. Alternatywą dla niewjeżdżania samochodem do centrum miasta może być sprawna komunikacja miejska. Konkurencja w tej dziedzinie przekłada się na lepszą ofertę dla pasażera. Bo dzięki temu możemy rozbudować siatkę, zaoferować więcej wozokilometrów, zaoferować większą flotę, czy też bardziej nowoczesne autobusy. Szczególnie w Krakowie ważny jest też aspekt ekologiczny. Jeden autobus może zastąpić aż 100 samochodów. Autobus Euro 6 będzie emitował dużo mniej szkodliwych substancji do powietrza niż 100 samochodów osobowych. Miasto to nie tylko maszyny pracujące dla mieszkańców, ale i ludzie. Ci na pierwszym froncie to na przykład kontrolerzy. Umundurowani w Krakowie są wizytówką miasta, a to zobowiązuje. Inscenizujemy zdarzenia, które mogą się wydarzyć w autobusach czy w tramwajach i uczymy kontrolerów, w jaki sposób powinni w danej sytuacji się zachować. Pytania są różne, od takich rzeczywiście, które rzeczywiście mają pomóc tym osobom w poruszaniu się, jak i od śmiesznych i kuriozalnych. Ja pamiętam takie jedno pytanie, gdzie dwie osoby zapytały, czy jeżeli kobieta jest w ciąży i jadą sobie w dwójkę, to czy mogą kupić sobie bilet rodzinny weekendowy. Swoimi doświadczeniami w kontrolach z pasażerem dzieliło się także krakowskie MPK. Komunikacja w mieście poza swoją podstawową funkcją ma też nową. To monitoring, bez którego trudno już sobie wyobrazić funkcjonowanie dużego miasta. Sprawcy, którzy okradli ten bankomat, przyjechali tramwajem, który miał monitoring. Tam się specjalnie nie chowali, nie kryli. Dopiero po wyjściu z pojazdu, kiedy już byli blisko tego budynku, nałożyli kaptury, czapki. Wydawało im się, że są nie do rozpoznania. Monitoring w postaci samochodu robiącego 1500 zdjęć na godzinę źle zaparkowanym samochodom pomaga też we francuskich miastach. Tam takie rozwiązanie pomaga rozwiązać problemy źle parkujących aut. Ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ma zmniejszyć liczbę ofiar wypadków o 400 osób rocznie. Zawsze się spieszymy w samochodach i po prostu chodzi o zrozumienie, że tak naprawdę spiesząc się szybciej dojeżdżamy do świateł i wcale nie zmniejsza to naszego czasu podróży, a obniża bezpieczeństwo zarówno nasze, jak i pieszych. Polskim przykładem bezpiecznego miasta może być Jaworzno. Przez prawie 20 miesięcy na drogach nie zginął tam nikt. To dzięki zwężeniu ulic, obwodnicą i postawieniu na komunikację zbiorową. I właściwie skorzystaliśmy z tych wszystkich doświadczeń, przez które przechodziły kraje zachodnie od lat 70., które musiały poradzić sobie z problemem nadmiaru ilości samochodów. Wszystkich tematów związanych z misją miasta nie udało się wyczerpać i dlatego konferencja najprawdopodobniej wróci w kolejnej odsłonie.